Urząd Miejski w Suwałkach od 2 lipca przyjmuje wnioski o wydanie suwalskiej karty mieszkańca. Do tej pory wpłynęło ich ponad 500. Do wydruku została już też przekazana taka sama partia kart. Można liczyć na to, że wkrótce mieszkańcy będą mogli je odebrać. Przypomnę, że w Suwałkach zaczną obowiązywać 4 takie karty, czyli karta zwykła, karta seniora, karta osoby niepełnosprawnej i karta rodziny wielodzietnej. Karty te będą uprawniały od 1 września do wielu zniżek. Między innymi na podstawie suwalskiej karty mieszkańca oferowane będą zniżki do akwaparku czy korzystania z suwalskiej komunikacji miejskiej. Wnioski są przyjmowane w 5 punktach na terenie całego miasta. W tych punktach spotkają Państwo naszych wykwalifikowanych urzędników, którzy pomogą złożyć wniosek i poinformują o wszystkich niezbędnych szczegółach. Udając się do punktów, w których przyjmowane są wnioski o wydanie suwalskiej karty mieszkańca, trzeba ze sobą zabrać zdjęcia osób, którym ta karta ma zostać wydana, oraz PIT, czyli rozliczenie się z podatku za rok poprzedni, z którego wynika, że właśnie jest się mieszkańcem Suwałk. O złożeniu wniosku na wydanie suwalskiej karty mieszkańca powinny pamiętać przede wszystkim rodziny z dziećmi, bowiem tylko i wyłącznie posiadanie suwalskiej karty mieszkańca będzie uprawniało do uzyskania darmowego przedszkola i zniżki w żłobku. Suwalska karta mieszkańca będzie też uprawniała do darmowej komunikacji miejskiej dzieci, młodzież i studentów. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach poprzez kliknięcie widniejący tam baner. Trwa realizacja zwycięskich projektów zgłoszonych do ubiegłorocznego suwalskiego budżetu obywatelskiego. Właśnie zostały otwarte oferty w przetargu na drugi duży projekt, czyli budowę ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem i deszczówką wzdłuż ogrodu działkowego Jaćwink i Malinka do ogrodu działkowego Borówka oraz przebudowę ulicy Wyszyńskiego. Mamy wykonawców, to dobra wiadomość, mamy wykonawców na tą inwestycję, bo w tym roku z tymi wykonawcami jest również trudno i do końca listopada ten projekt powinien zostać zrealizowany. Także myślę, że to dobra wiadomość dla tych działkowców, dla osób, które głosowały na ten projekt. Przypomnijmy, że to jeden ze zwycięskich projektów ubiegłorocznego suwalskiego budżetu obywatelskiego. Tę inwestycję poparło prawie 1100 mieszkańców. Warto przypomnieć, że w połowie czerwca ruszył nabór wniosków do suwalskiego budżetu obywatelskiego 2019. Suwalczanie mają ponownie do dyspozycji 2 600 000 zł podzielone na kategorie inwestycyjne i społeczne. Przypomnę, że w obecnym roku bardzo ciekawe inicjatywy tutaj wpłynęły, chociażby projekt dotyczący profilaktyki cukrzycy czy Dzień Dziecka z PWSZ-em. Także były to bardzo fajne projekty takie społeczne i liczymy na to, że również w przyszłym roku wpłyną ciekawe inicjatywy i będą realizowane z budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać do 17 sierpnia tego roku. Formularze zgłaszania projektów są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, podpisał umowę na budowę ulicy Mariana Piekarskiego. Inwestycję za ponad 1 900 000 zł wykona suwalska firma Rembut. Ulica ma zostać zbudowana do końca listopada tego roku. Kolejna ulica, która w ramach funkcjonującego od 2015 roku programu budowy dróg lokalnych w Suwałkach będzie realizowana w tym roku. W budżecie na rok 2018 przewidzieliśmy ponad 12,5 miliona złotych na budowę właśnie dróg w ramach tego programu. Obecnie trwają już budowy chociażby dróg na osiedlu Hańcza, tutaj Legnicka, Wrocławska, Katowicka ulica jest budowana. Ponadto trwa budowa ulicy Aleksandry Piłsudskiej, która połączy ulicę Sportową z Utratą. Tam ruszyły prace ziemne. Nowa droga, która będzie biegła wzdłuż osiedla Polna, będzie stanowić dojazd do powstającego osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Sportową i Utratą oraz zupełnie nowe połączenie miasta na linii wschód-zachód. Oczywiście tutaj fragmenty ulicy Kazimierza Wielkiego i Jagiełły, ulica Zastawie. To są wszystko ulice, które są realizowane w ramach tego programu, który od kilku lat sukcesywnie realizujemy. I dzięki temu programowi udało nam się rozwiązać już praktycznie problem nieutwardzonych dróg na osiedlach domów jednorodzinnych. Już zostało naprawdę niedużo tych dróg do utwardzenia. Najbliższe plany to ponowne ogłoszenie przetargu na budowę ulicy Krzywulka.